Architekt. Architekt to niezwykle odpowiedzialna, dobrze płatna praca. Architekci zajmują się tworzeniem planów mostów, potężnych drapaczy chmur, a nawet całych dzielnic, które są zamieszkane przez tysiące osób. To bardzo ważne, aby takie plany wykonywać w pełnym skupieniu oraz z niezwykłą dokładnością. Każdy błąd na etapie tworzenia schematu może doprowadzić do katastrofy podczas budowy lub w trakcie użytkowania. Współcześni architekci pracują w biurach. Głównym narzędziem ich pracy są komputery. Na nich instaluje się specjalistyczne oprogramowanie służące do tworzenia planów, schematów, a także do ich wizualizacji. Popularną metodą wizualizacji jest drukowanie schematów za pomocą drukarek 2D, a nawet 3D. Ta forma druków 3D pozwala architektom na obejrzenie trójwymiarowego projektu, co zwiększa szanse na dostrzeżenie wszelkich mankamentów. Pomimo nowoczesnej technologii, niektórzy architekci nadal korzystają z papieru i narzędzi kreślarskich dla stworzenia szkiców koncepcji architektonicznej. Wiele zależy od ich preferencji, a także od zadania, jakie otrzymają od klienta. Połączenie wizji architekta i wymagań klienta jest drogą do ładnych i funkcjonalnych budynków.